Hello! W dzisiejszym nagraniu grając to słupy, czyli stereometria. Ale najpierw szybki kurs samoobrony. Okej, okay, dajmy na to, że bierzesz prysznic i ktoś ci się włamuje na chatę. Co wtedy robić? Moja propozycja jest prosta. Bierzesz lakier do włosów twojej matki, psikasz mu w oczy, następnie kopa w jaja, kolano na nos i rozbijasz nim lustro, by w DLC miał 7 lat nieszczęścia. Gwarancja satysfakcji albo zwrot pieniędzy. Ok, napisz komentarz o treści przyszedłem szkolenie, a my Zaczynamy. Zapraszam. Stereometrię warto jest zacząć od szybkiego szkolenia z wyobraźni 3D. Ok, dajmy na to, że masz stół, tak? Plac stołu tutaj widać, rysuję, nie? Patrzysz od niego, na niego od boku. Ok, jakiś chłop się chowa pod tym stołem, nie? A ty stoisz tutaj. Jesteś na tyle wysoki, że go nie widzisz, ale wiesz, że on tam jest, więc co robisz? No, on ci nie oddaje pieniędzy od trzech dni, więc strzelasz do niego z broni. O, i trajektoria lotu pocisku wygląda w ten sposób: leci tutaj, przebija blat stołu, leci tam z tyłu, nie, i prosto w jego Jordana. Czyli to, co tutaj widzisz, to jest trajektoria lotu pocisku. Chcemy teraz zaznaczyć kąt, pod jakim nasz pocisk przeciął płaszczyznę stołu. Czyli szukamy kąta między prostą a płaszczyzną. Żeby to zrobić, wystarczy, że wyobrazić sobie lampę, która świeci tutaj od góry, a trajektoria naszego pocisku. Możesz na chwilę sobie wyobrazić, że ona jest czymś fizycznym, jak jakiś kabel, jak jakiś drut, tak? Ta trajektoria rzuca cień pod kątem prostym, tak? Co to znaczy, że rzuca cień pod kątem prostym? Jak popatrzysz od góry na nasz stół, tutaj możesz zaobserwować nasz stół od góry. Tutaj jest nasza trajektoria lotu, ok? tak o poleciało. To tego cienia nie widać. On jest schowany pod tym, jak patrzymy od góry na stół, tak? Tutaj patrzymy od boku, to widzimy. I kąt między tym cieniem a trajektorią lotu, tutaj zaznaczę, żebyś się nie pojebał, to jest kąt między prostą a płaszczyzną. Kminisz bazukę? Zajebiście, ciśniemy dalej. Okej, okay, na, na dzisiejszej lekcji będę pierdolił w sumie o granie więc chociaż pokażę, jak się rysuje ten graję stosupca. Okej, okay, rysowanie gra stosłupa zaczynasz od rysowania blatu stołu. Ale z, zrób to tak, żeby było miejsce, tak? No i gra, czym jest gra stosów? Graja słup to taki prostopadłościan dla dawnów, czyli będzie copy, Cyk? Czyli przekopiowaliśmy ten nasz blat stołu, idealnie. Od góry, nie? Że, jakbyś od góry patrzył na to wszystko, to widzisz tylko jeden. On nie jest przesunięty w żaden sposób. No i teraz pozostało połączyć to wszystko prostymi, pod kątem prostym. No i co my tutaj dostaniemy? My tutaj dostaniemy grając w sposób czworokątny, prawidłowy, tak? Czyli on ma w podstawie kwadrat. Jak to zaznaczyć? No zaznaczasz to w taki sposób, że tutaj jest A, tutaj jest A, czyli ta sama długość. Nie wiemy jaka, ale wiemy, że tutaj jest taka sama. A tutaj masz H. No, może lepiej zaznaczać duże H. Bo dużych, a jak duży, duży grając stosów dla dużych chłopów, tak? Okej, okay. idę zweryfikować, czy to co pierdole ma sens. Okej, okay. czytałem Matemaxa i nie znalazłem tam nic sensownego, to powiem tylko tyle, że grając stosów ma ściany boczne, nie, które są prostokątami. W tym przypadku będą miały wymiary a na H. Grając stosunek też ma dwie takie same podstawy, które są wielokątami. Czyli możesz mieć sześciokąt, ośmiokąt, pięciokąt i mogą być równoboczne lub nie. Jeden chuj, byle były takie same, tak? Dobra. Musimy teraz. Prowadzić nazewnictwo, żebyś się nie pojebał, no i będziesz musiał się nauczyć tego nazewnictwa, no bo inaczej się pojebiesz, logiczne, prawda? To, co tutaj widzisz, to jest krawędź boczna. Boczna, bo wyrastają boczki, tak? To, co widzisz, jest przy podstawie, czyli krawędź podstawy. K podstawy. To, co tutaj widzisz, to jest wierzchołek czegoś tam. Może podstawy być. Okej. Okay. Masz coś takiego, jak przekątna podstawy, przekątna ściany bocznej i przekątna często słupa. Jak wygląda przekątna grając do słupa? Zacznijmy od końca. Co tu się stało? Wyobraź sobie, że ktoś stąd strzela, i pocisk leci tutaj do tego drugiego wierzchołka. Tak? Czyli stąd mamy prostą. I to jest przekątna grając do Dobra, co dalej, co dalej, co jeszcze, no krawędź podstawy, tak, jak wygląda krawędź podstawy, to jest takie ustrojstwo na przykład stąd dotąd, krawędź podstawy, jakbyś patrzył od góry, no bo tutaj masz kwadrat, tak, patrzymy na tę, na tą podstawę tego grania supa od góry, tutaj niżej, patrz co się dzieje, to jest podstawa tego grania stosłupa jebanego i tu masz, Cyk, przekątna podstawy, tak? Ta czerwona. Kurwa, ta różowa, no ale to nista pierdolony. OK. Widzisz, tak to wygląda od góry. I co tutaj się dzieje? Tutaj masz A, tutaj masz A, tu masz krawędzie podstawy, tak? A tutaj masz pierwiastek na 2A, bo to przekątna kwadratu, tak? Jak nie wierzysz, to se z Pitagorasa policz, bo tu masz kąt prosty. Jak nie wierzysz, no to to nie, już nie jest mój problem, że ty w Pitagorasa nie wierzysz. Dwa tysiące lat kurwa temu chłop wyprowadził to, ty dalej w to nie wierzysz. Przejebany jesteś? Dobra. Dalej. Krawędź yy, ściany bocznej teraz, na przykład tu. To, że narysowałem to tutaj nie oznacza, że jest tylko tutaj, tak? Możesz sobie też narysować, nie wiem, kurwa tutaj, albo tutaj, żeś taki xx zrobi, tak? Coś tam dzwoni? Okej. Okay. Jak wygląda ta przekątna ściany boczna jak sobie narysujemy, i sobie weźmiemy tą ścianę boczną i sobie położymy ją na podłodze obok tej podstawy, tak? No to to będzie przede wszystkim prostokąt, cyk, i tutaj będzie cyk jego przekątna. I my to bierzemy i na ten trójwymiarowy rysunek tutaj ustawiamy, jak wstawiamy to jak okno, czy jak nowe lustro po tym naszym naszej lekcji samoobrony, no tym biednym włamywaczu, tak? Chociaż biedny to on nie jest, bo kradnie przecież, tak? Każdy w Polsce, kto ma pieniądze, przecież kradnie. Nie muszę cię uczyć życia, tak? Okej, okay, jakie ma wymiary ten prostokąt? To jest ważne. To będzie duże H na A, czyli z Pitagorasa jak sobie będziesz chciał to policzyć, to musisz sobie sumę kwadratów i pierwiastek pierdolnąć tutaj, żeby obliczyć tą długość. Bo tutaj też masz kąt prosty stary, tak? Wypadałoby to podpisać. Przekąt na podstawy. Nie zwracaj uwagi na moje pismo. Ledwo zdałem Polski. No to jest przekąt na ściany bocznej bocznej. Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to tyle. Jeszcze mogę dopowiedzieć, że to główną górę tutaj jak weźmiemy ten nasz tusz piękny, to tutaj to jest podstawa, gra to słupa, i to jest podstawa górna. Ten tuż wygląda jak żelek. Aż mi smaka zrobił. Skurwy wysyn jebany. to tutaj to jest podstawa dolna, tak? Świetnie, jak znamy nazwy. Znaczy ty masz je znać, bo ja już je znam. To możemy przejść do zaznaczania kątów między np. przekątną granicą słupa a podstawą, tak? Dobra, Jo. Zaczniemy od najbardziej generic gówna jakie istnieje, czyli kąt między przekątną granicą słupa a jego podstawą. No to tak, lampa włączamy, tak? I co ta lampa robi? No, nasza przekątna jest drutem, więc drut rzuca cień, czyli Puch. Mamy cień, tak? I on jest pod kątem prostym. Te ściany też są pod kątem prostym, to jest grają tak? Ta podstawa jest idealnie nad tą podstawą, tak? No i dobra, i tutaj masz kąt między przekątną grają stosłupa, a jego podstawą płaszczyzną, tak? Zauważ też, że ten cień tej przekątnej granicy te słupa też jest przekątną podstawy. Musisz znać oba te pojęcia, jeżeli chcesz tutaj konkretnie wyliczyć na przykład naszą długość. Dajmy na to, że chcesz policzyć tą długość C, tak? No to liczysz sobie przekątną podstawę, tu masz pierwiastek z 2a, jak wcześniej mówiłem. I popatrz, i teraz masz tu Pitagorasa. C kwadrat równa się H kwadrat plus pierwiastek z 2a do kwadratu, tak? Czyli to będzie C równa się pierwiastek z H kwadrat plus 2a kwadrat. Proste. I może się wyliczyć to już. Dobra, kolejne główne, jakie nam zostało, to jest przekątna ściany bocznej. Zaznaczmy sobie to ustrojstwo. na przykład tutaj, tak jak wcześniej. No i widzimy, że to jest po prostu przekątna tego prostokąta, bo te ściany boczne są prostokątami. Ten bok tutaj ma h, a ten ma a. Tutaj jest kąt prosty. Więc jak chcemy obliczyć sobie przekątną ściany bocznej, czyli na przykład małe b, nazwijmy sobie b jak boczne, bo znikają boczki. I... Ile razy można używać tego samego, nieśmiesznego żartu? Kurwa mać. Patomatma, sklej pizdę, ucz. Okej. Okay. Bekwa... Kurwa mać, dlaczego to się samo przesunęło? Jebana technologia. Jeszcze sztuczna inteligencja ma wjechać. Przecież my to, to, to kurwa, od złośliwości rzeczy martwych. To jest kompletnie inny wymiar. Będzie. Dobra. B kwadrat równa się H kwadrat plus A kwadrat, tak? To jest przyprostokątna, a to jest druga przyprostokątna, a to jest przeciwprostokątna, tak? Proste jak jebanie. Nie powiem kogo. Bo nie cisnę po rodzicach, okej. Okay. No i dobra, i w gruncie rzeczy o przykątnych i kątach to tyle. Zauważ, że tutaj masz trójkąt prostokątny, czyli i kąt, więc funkcje trygonometryczne Kurwa mać. Funkcje trygonometryczne tutaj mogą wjechać. Na przykład będziesz miał zadanie, że tangens z kąta alfa tego zaznaczonego na rysunku, no to to będzie po prostu h przez pierwiastek z 2 razy a. I po co ja Ci to mówię? Tylko w formie ciekawostki. Nie wiem, czy musisz to umieć, czy już powinieneś umieć. Musisz zlokalizować ten trójkąt prostokątny, w którym znajduje się ten kąt. żebyś kąta przy prostokątnej i przeciwprostokątnej. Wtedy możesz zacząć odczytywać funkcje trigonometryczne. Okej, okay. oczywiście to nie jest cała wiedza ze stereometrii jaką potrzebujesz Masz do przerobienia jeszcze inne te słupy I dodatkowo jeszcze masz ostro słupy, nie? To, to, to kompletnie jazda jest z innego wymiaru No ale nikt nie będzie tego filmu oglądał jak będzie dłuższy, więc ja muszę teraz tutaj skończyć No tyle no, możesz na Instagrama mojego wbić Możesz zobaczyć moje kursy, na przykład z funkcji lub z całek, jak będziesz się na studia wybierał I to tyle Precie!